temacie powiemy w dzisiejszym odcinku programu Twoje Zdrowie. Pani Małgorzata Krasucka, dietetyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Wyjaśni nam właśnie o tym. Na początku zapytam Panią o to, czy właśnie ta czarna herbata, miałam tu myśl, której nie dokończyłam w rozpoczęciu, czy ta czarna herbata faktycznie jest tak zła? No właśnie muszę Panią zaskoczyć, Pani Angeliko, dlatego że badania przeprowadzone, co prawda, na szczurach dały takie interesujące rezultaty, że właśnie wypijanie, w zasadzie nie wypijanie herbaty, no bo te szczury właściwie były potraktowane wyłącznie katechinami pozyskanymi z czarnej herbaty i zaobserwowano u nich obniżenie poziomu cholesterolu, co sprowokowało naukowców do dalszych badań i przeprowadzono taką metaanalizę, która dowiodła, że wypijanie 4 filiżanek bądź więcej nawet czarnej herbaty dziennie, mnie to wydaje się dosyć sporo, no nie wiem jak Pani to odczuwa. Nie wiem, sporo. Sezon się dopiero zbliża. Tak. Właśnie to wypijanie tych 4 filiżanek lub więcej powodowało istotne zmniejszenie ryzyka wystąpienia cukrzycy drugiego typu. Także to będzie herbata bez cukru. Oczywiście, to też trzeba mieć na uwadze. Chodziło o taką czarną, gorzką herbatę. To są interesujące dane, które no, pozostawiają tutaj wiele pola. No tak, bo raczej ona jest taka negatywnie oceniana. Z góry tak. Mówione, że to jest ta najgorsza. Tak, dobrą sławą ucieszy się herbata zielona, biała, ewentualnie żółta. No oczywiście czerwona ze względu na swoje właściwości właśnie odchudzające. Także no, to te herbaty są takimi najbardziej polecanymi, natomiast ta czarna też widać, że broni się. To bardzo popularna zielona. Jakie ma działanie? Herbata zielona, w zasadzie zacznijmy od tego, że wszystkie herbaty tak naprawdę są pozyskiwane z jednej rośliny, z tego krzewu herbacianego i po prostu ich kolor, ich działanie różnią się od jakby formy obróbki, prawda? Także herbatami fermentowanymi będzie ta czarna i czerwona. Zielona nie jest poddawana żadnej fermentacji, biała i żółta również nie. Ale tutaj one różnią się zawartością właśnie polifenoli w swoim składzie, przeciwutleniaczy. Zielona herbata też ma ponoć działanie pobudzające i nie jest wskazana dla wszystkich. To znaczy herbaty zielonej na pewno nie powinny w dużych ilościach spożywać kobiety w ciąży i karmiące. Tak naprawdę, gdyby się na ten okres przerzuciły na inną herbatę, to na pewno by to było z korzyścią dla wszystkich. Jednak jeśli chodzi właśnie o działanie pobudzające bądź uspokajające, ciekawostka jest taka, że to zależy od czasu parzenia tej herbaty. Jeżeli parzymy herbatę krótko, tak około 2-3 minuty, to uzyskujemy wtedy do tego naparu największej ilości teiny, czyli tego składnika takiego pobudzającego. Natomiast jeżeli to na przykład zapomnimy wyjąć tą torebkę i poświęcimy tutaj więcej czasu na zaparzanie, to wtedy uzyskamy takie właśnie właściwości działanie uspokajające i kojące. A co z czerwoną herbatą? Dla kogo tak, dla kogo nie i jakie ma działanie? Herbata czerwona, ja w ogóle jestem zwolenniczką tego, żeby nie przesadzać z ilościami żadnej z tych herbat. Mimo tych optymistycznych wyników badań tutaj a propos herbaty czarnej, pamiętajmy, że to były tylko badania statystyczne, więc też no, nie były to badania kliniczne, nie musimy się aż tak tutaj tym inspirować. Myślę, że te ilości 2-3 filiżanki herbaty dziennie będą optymalne i nie będą na pewno szkodziły nikomu. Jeśli chodzi o herbatę czerwoną, to ona jest świetnym takim składnikiem wspomagającym spalanie tłuszczu. Tak samo zresztą jak i herbata zielona, które często właśnie są składnikami preparatów wspomagających odchudzanie jakichś mieszanek ziołowych. Także jeżeli chodzi o herbatę czerwoną, ona również jest zalecana do wypijania po takich bardziej obfitych, tłustych posiłkach, dlatego że wspomaga pracę wątroby i trawienie tych tłuszczy. To jeszcze zapytam Panią o białą herbatę. Biała herbata będzie herbatą taką najdelikatniejszą, ze względu na to, że ona jest no, pozyskiwana właśnie z tych najmłodszych pędów. Ona ma również takie silne działanie przeciwutleniające. Tak naprawdę te polifenole, które znajdują się w herbacie, mają takie tak silne działanie, że zaobserwowano, że te właśnie wolne rodniki są zwalczane bardziej intensywnie niż na przykład pod wpływem witaminy C lub E, które dotychczas były uważane za takie bardzo silne przeciwutleniacze. Czyli też sporadycznie warto wprowadzić? Jak najbardziej. No tutaj też ta herbata żółta jest taką ciekawostką. Ja tutaj przygotowując się do materiału napotkałam taką informację, że jest to właśnie herbata królewska,
którą w dawnych czasach no nawet zakazano eksportować z Chin, prawda? Więc wyłącznie Chińczycy mieli do niej dostęp, dlatego że jest ona najcenniejsza, ponoć najsmakowitsza tam w Chinach właśnie. No, to warto się wybrać, sprawdzić. Tak, jedziemy. A teraz się zbliża właśnie taki, czy już nawet rozpoczął się ten czas, gdzie jest chłodno i przede wszystkim herbata ma też nas rozgrzać. Oczywiście, więc nie zapomnijmy o tym, żeby to picie herbaty nie było podyktowane wyłącznie tutaj pobudkami zdrowotnymi, ale również sprawiało nam przyjemność, tak? Także warto poeksperymentować, spróbować na przykład jakichś dodatków korzennych przypraw do herbaty, czy goździki, czy na przykład cynamon dla urozmaicenia tego smaku. Cytryna na pewno i też jest. Soki mirowe. Oczywiście, dobrym pomysłem. Marinowy, to jeszcze zdrowotne będą. Jak najbardziej. Tylko warto, żeby one były tak nisko słodzone, prawda? Bo jednak staramy się ten cukier ograniczyć i tak jak przed nagraniem rozmawiałyśmy, nawet ten miód nie zawsze, nie dla każdego będzie takim świetnym rozwiązaniem. Jeżeli mamy właśnie taką skłonność do tego, żeby ten poziom glikemii nie był ustabilizowany, no to lepiej jest sięgać jednak po słodziki naturalne, jak na przykład stevia. Żeby po prostu zapobiegać, prawda, temu, że wyskokom cukru w naszym organizmie. Chociaż najlepiej, no oczywiście, przestawić się po prostu, starać się zostać smakoszem i może już po prostu nie dosładzać. Ale generalnie mamy czerpać radość z tego picia. Jak najbardziej. Także sezon kocyk, herbatka jak najbardziej rozpoczęty. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję za również. I dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.